Niam, niam. O! La 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 la, la la la. Zjadł Mateusz żabę. Żaba Mateusza w brzuchu jej się rusza. Na wysokiej górze rosło drzewo duże. Nazywało się Apli. Apli blite blau. A kto tego nie wypowie, ten nie będzie grał. Raz, dwa, trzy. Płynie marynarz na okręcie. Zgubił czapkę na zakręcie. Pałka, zapałka, dwa kije. Kto się nie chowa, zakryje. Wieża Eiffla leci w dół. Pikachu! Przez tropiki, przez pustynię toczył zając wielką dynię. Toczył dynię w dół. Pękła dynia mu na pół. Pestki z niej się wysypały, więc je zbierał przez dzień cały. Raz, dwa, trzy. Ile pestek zbierzesz ty? Ene, due, rabę. Połknął bocian żabę, a żaba Chińczyka. Co z tego wynika? Raz, dwa, trzy. Wygrasz ty! Nie, bo ja! Ja! Nieprawda! Nieprawda, co? Czemu? Wydało
Szedł Mojżesz przez morze, jak żniwiarz przez zboże. A za nim przez morze trzy cytrzyski szły. Paluszki cytrzystek nie mogą być duże, gdyż w strunach cytry uwięzłyby. Pchła pchle powiedziała: pchnij pchło pchłę. Pchła pchnęła pchłę. O! I popchle. Szerszeń. Zszedłszy z szyby, słysząc szumy, szerszeń Szczepan szarpał struny. Szybko zczezł, szerząc szelest. Szczery szerszeń, szef orkiestry. Witam w filmie pod tytułem Smok Wawelski. Mieszkańcy Krakowa do jakiegoś czasu wiedli bardzo spokojne życie. No, może nie do końca. Jednakże straż zawsze przybywała w porę. O ty kapiszonie, co ty robisz? Pewnego dnia do tej spokojnej mieściny przybył smok babelski. Smok wawelski siał strach w Krakowie. Nawet sam Kermit nie uchronił się przed jego gniewem. A może jednak? Jednak nie. Co to jest? A smok! A pewnego razu smoka Wawelskiego odwiedzili jego starzy koledzy z Ohio. Po odbudowie miasta w końcu zaczęto coś robić ze smokiem. Zaczęli próbować go zniszczyć. Jednakże nikomu się to nie udawało. Aż w końcu przyszedł Szewczyk. W końcu znalazł się wybawca Krakowa. Owca wypchana siarką miała zabić smoka. Jednakże tu nagle
stop czas. I cyk. Fundusz Rozwoju Animacji Grupa Animacyjna Pierwszego Stopnia Szkoły Artystycznej przedstawia Niko Nikaladze, człowiek bezinteresownej pracy, to e-chłopak. Niko Nikaladze urodził się w 1843 roku w Kutessi. Ojciec Niko zaczął handlować poprzez port w Poti i przewoził towary statkiem do innych krajów. Jakub, dlaczego tak ciężko pracujesz? Ludzie się z niego śmiali. Jednak z biegiem czasu osiągnął ogromny sukces. Jakubowi, człowiekowi sukcesu, zaproponowano pracę rządową i z rodziną przeprowadził się do Poti. W dzieciństwie Niko zachorował na malarię w Potinpot i oświadczył stanowczo: jeśli kiedykolwiek przyjadę do tego miasta, przede wszystkim osuszę tu bagno. W 1860 roku Niko ukończył gimnazjum i wyjechał do Petersburga, aby kontynuować naukę. W 1863 rozpoczął studia na paryskiej Sorbonie. Gdy ukończył studia, wrócił do ojczyzny. Ożenił się z Olgą Gurmisfili, z którą miał troje dzieci: Nino, Susudani i Jerzego. W 1894 roku Niko Nikaladze stanął na czele Poti. W tym czasie w Poti istniała wyłącznie drewniana zabudowa. Dlatego Niko oddał ziemię nad brzegiem morza ludziom, którzy zobowiązali się zbudować tam kamienne budynki. Dzięki podobnym działaniom osuszył bagna w Poti. Sprowadził słynnego niemieckiego architekta Edmunda Fricke za panowania Nikoladze po raz pierwszy
pierwszy przekopano kanał i rozpoczęto budowlę portu morskiego. Niko Nikaladze chciał zbudować w Potii kościół w stylu gruzińskim, ale nie pozwolono mu na budowlę świątyni w tym stylu. Zdecydował się na budowę świątyni w stylu bizantyjskim, małego prototypu Hagia Sofia, czemu rząd Imperium Rosyjskiego nie mógł się sprzeciwić. W centrum miasta zbudował świątynię. W 1872 roku Niko Nikaladze zbudował linię kolejową z Tbilisi do Potii. Był człowiekiem parlamentu Gruzji od 1917 do 1920. Niko Nikaladze zmarł w 1928 roku. Został pochowany w panteonie Matsminda. Autorzy projektu: realizatorzy projektu: Kiedy dorosnę, chcę zostać. Ola! Witamy, oto jesteśmy. Witajcie, dziadkowie. Oto moja wnuczka, kolejny przyszły prawnik. Oczywiście Alicja pójdzie naszą drogą w firmie, prawda? Cóż, ja... Kolejne pokolenie prawników. Musimy kontynuować tradycję rodzinną. Nadal nie wiem, kim chcę zostać, jak dorosnę. Nie narzucajcie mi. Wow, co za presja. Nie mów nic, dostanę się do twojej wyobraźni. Bardzo się martwisz. Tak, moja rodzina chce, żebym była prawnikiem, tak jak oni. A kim chciałabyś być? Nie wiem, kimś, kto pomaga ludziom.
Lekarz, weterynarz, strażak. Spróbuj teraz o niczym nie myśleć. Abrakadabra, niech ta dziewczynka widzi swoją przyszłość jako lekarz. Ups, to ja. Lekarz pomaga ratować życie, ale też ma dużo pracy i pracuje na bardzo długie zmiany. Doktorze, tu jest kolejny pacjent. Abrakadabra, niech ta dziewczynka widzi swoją przyszłość jako weterynarz. Jak pięknie. Wygląda na to, że bardzo lubisz zwierzęta. Witaj, Alicjo. Moje psy są nadal bardzo niesforne. Abrakadabra, niech ta mała dziewczynka widzi swoją przyszłość jako strażak. To zawód, w którym ratuje się życie, ale wiąże się też z dużym ryzykiem. Cóż za odważna dziewczynka. To było niesamowite. Dziękuję bardzo, Magiku. Czy wiesz, kim chcesz zostać? Tak. Więc będziesz nowym prawnikiem w rodzinie? No. Nie. Widziałam pracę w zawodach, które mi się podobały. I jest już dla mnie jasne. Kiedy dorosnę, chcę być magikiem. To najfajniejszy zawód na świecie. O!
Thank you.
Mm-hmm.
Obok domu mojej prababci znajduje się wspaniały sad. Są w nim jabłonie, krzewy porzeczki, agrestu, no i oczywiście śliwy. Kiedy pewnego dnia przyjechałam do prababci Julii, opowiedziała mi, że poprzedniego wieczora tuż za płotem stała sarna z małym. Pewnie szukała jakichś jabłek lub zjadliwych gałązek. Na początku wszyscy pomyśleliśmy, że była to jednorazowa sytuacja. Ale sarenka wielokrotnie zaglądała do sadu cały rok. To były nasze sarenki. Czasem wydawało nam się, że to my jesteśmy w gościach u saren i że to one są mieszkańcami siedliska prababci. Czuliśmy, że mieszkamy w pięknym i starym sadzie, a sad zamieszkał w domu, zaglądając co rano przez szybę.
chłodny. Teraz udawać kumbarza za to. Ale bez co kumbarza. Ule, na za to. Ule, za to. Ule, za to. Ule, za to. Ule, za to. Woo!